Weekend pod znakiem gorącej, ale zarazem dynamicznej pogody. Będzie się działo, w końcu polskie lato w pełni. Klaudia Wiśniowska, witam Państwa. Tej nocy w wielu rejonach spodziewamy się gwałtownych burz wraz z ulewami, silnym wiatrem, a nawet gradem. Warto zabezpieczyć to, co może ulec zniszczeniu. Nadal gorąco, warunki trudne do spania. Piątek nie zapewnił 1 hektopaskali. W drugiej połowie dnia strefa opadów i wyładowań atmosferycznych zacznie wkraczać nad region, obejmując najpierw jego południe. W pozostałej części nadal gorąco od 29, gwarantowany od 28 do 31 stopni. Stopniowego ochłodzenia spodziewamy się od środy. Do zobaczenia po 21.50.